Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest wydać 500 zł na serwerze Anarchia GG? Nie? Ja też nie. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem otworzyć skrzynki o łącznej wartości około 500 zł i używać do klepy tylko i wyłącznie itemy oraz pieniądze, które z nich trafię. Co uda mi się trafić i jak bardzo zdominuje serwer? Koniecznie musicie oglądać ten odcinek do końca, aby się przekonać. Ponadto w tym odcinku losuję dla was pewien wyjątkowy przedmiot, ale żeby dowiedzieć się, o co chodzi, musicie śledzić uważnie ten odcinek. Podpowiem wam, że warto. Tak więc zapraszam was do wspaniałego oglądania. No i w dzisiejszym odcinku, tak jak wspomniałem na wstępie, te klucze wykorzystamy do tego, aby zdobyć jak najlepsze itemy na serwerze oraz spróbować zdominować serwer. Generalnie jeden taki kluczyk do anarchicznej skrzynki kosztuje 20 zł, a do epickiej bodajże kosztuje 3 albo 2 zł, nie pamiętam. No ale w każdym razie tutaj wychodzi niecałe 500 zł albo lekko ponad 500 zł. Jeżeli trafię jakieś anarchiczne części, będę ubierał na siebie. Jeżeli trafię coś, co mogę sprzedać, będę sprzedawał i kupował jakieś itemy, które mi są niezbędne do klepu. No to zaczniemy sobie otwieranie właśnie od epickiej skrzynki, więc na początek otwieram bez animacji, no i mamy 6 zaczarowań, więc spoko. Pośpiech, ale myślałem, że coś lepszego. I czek na 4 koła, czyli mamy na moim koncie aktualnie 4000. No i dobra, po tworzeniu takich itemów mamy tak naprawdę w tym momencie dwie części, a następnie na sobie jedną w ekwipunku, 18 zaczarowań, ubierzmy sobie ten totem, no i mamy tak naprawdę w tym momencie miejsca, żeby otwierać tutaj anarchiczne skrzynki. Dobra, ale to już otwieramy z animacją. No i z pierwszej anarchicznej skrzynki trafiamy, o nie, anarchiczne buty, ale słabo. Dobra, twórzmy bez animacji. Anachem 2, super, okej, okay. Anachem 2 aktualnie jest warty bardzo dużo, bo Anachem 2 jest warty 68 koła. Dobra, to teraz animacją. Okej, okay, trafiliśmy anarchiczny miecz, potem sobie oczywiście użyjemy na niego zaczarowania. Jeszcze jedna z animacją. Pff, trydent. No i dobra, otwórzmy sobie teraz animacją. No i tutaj nam wypadnie chyba będzie to czek na 25 koła. Okej, okay. Dobra, z następnej skrzyneczki widziałem, że była elytra w losowaniu. Jest! Udało się! Mamy elytrę! Świetnie! Po prostu kapitalnie! Udało się trafić elytrę! No jest naprawdę dobrze! To chciałem właśnie trafić. Jakbym jeszcze teraz trafił jakiś giveaway albo coś takiego, no to powiem wam szczerze, że będę zadowolony z tego losowania. Dobra, wypadła nam klata, czyli mamy tutaj całego seta. To sobie oczywiście posprzedajemy. Dobra, uwaga! I teraz jeszcze zostały nam 5 kluczy do anarchicznej, 64 serca. To jest całkiem spoko, bo 20 serc jest wartych około 8 koła. No więc tutaj mamy 25 tysięcy mniej więcej. Dobra, i teraz co nam wypadnie? Czy będzie to kilo? Zaczarowania, okej. Okay. I ostatnie 4 kluczyki nam zostały. No i mam nadzieję, że tutaj tych ostatnich 4 kluczyków też będzie coś dobrego. Są to spodnie. Może jakaś Ana 2 jeszcze? Proszę bardzo. Jak na zawołanie? Rozszerzenie. I Ana Klata 2 na sam koniec. Uuu, zobaczcie to. No i tak mógłbym w tym momencie tepać. No co prawda nie mam oczywiście tutaj spodnie Ana 2, no ale jest spoko. Dobra, nie jest tak źle, jak myślałem, że trafimy. Jest spoko. Te Ana 2 sobie oczywiście sprzedamy i kupimy zwykłe anarchiczne. Także co? Ja sobie to wszystko aktywuję w tym momencie. Czek, pyk. Klikamy, mamy 29 tysięcy. Muszę wziąć z rynku te itemy, które mam wystawione. Powystawiam to, co nie potrzebuję. No i będziemy robić zakupy z rynku. No i kupimy jakieś fajne przedmioty i będziemy dominowali serwer. Ale zanim przejdziemy do sprzedawania, przydałoby się oczywiście użyć tutaj nasze zaczarowania. Więc no mam nadzieję, że chociaż jakieś 30 nam wypadnie. Dobra, ostatnie 5 zaczarowań, 32. Dobra, zostawię sobie to, bo bardzo chciałbym użyć mieć zaczarowań. Dobra, wystawiamy te itemy na sell. No i za chwilę kupujemy właśnie przedmioty z tego, co udało mi się zdobyć. No i zobaczymy, ile będę miał po prostu sianka. Dobra, Ana Bania leci za 55 koła, żeby się szybko sprzedała. Pyk. Powystawiajmy jeszcze te resztę rzeczy zwykłych anarchicznych, więc to zaraz sobie tutaj po prostu powystawiamy. Oczywiście będziemy musieli kupić hełm jeszcze. Klata Ana 2 jest warta 25 koła, więc wystawimy za 23, a zwykła klata anarchiczna 7. Więc wystaw 1, 20, 2500 wystawimy, żeby zeszło, a te wystawimy po 6700, żeby też zeszła sobie. Dobra, zwykłe buty anarchiczne naprawdę poszły na cenie, bo one są warte w tym momencie około 10 tysięcy, więc wystawimy sobie za 9200, żeby to naprawdę się szybko posprzedało. A te są warte około 22, więc wystawimy sobie za 20 tysięcy, żeby również się szybko sprzedało. I mamy tutaj jeszcze spodnie, które są jakoś mega dużo raczej nie warte. O, spodnie warte 7 koła, więc wystawimy za 6500, żeby to się też dosyć szybko sprzedało. Mamy jeszcze rozszerzenie Ender Chestu. Miecz jest warte około 10, więc wystawimy za 8700. Serca możemy wystawić 20 po 8000 i też one sobie raczej na luzie zejdą. Aha, tylko mamy limit produktów na rynku. Dobra, więc wystawiamy, bo coś się sprzedało. No i dobra, ja sobie będę to wszystko wystawiał, sprzedawał, sumował. No jak mi się wszystko sprzeda, to się do was odezwę. Dobra, generalnie widzowie, powiem wam tak. Mam tutaj na rynek powystawiane właśnie te przedmioty, ale generalnie one mi się na razie nie sprzedają. A nie chcę zaniżać jakoś mega dużo ceny. No ale tutaj, że tak powiem wam szczerze tak. No mamy tutaj 24 tysiące w sercach. No praktycznie 30 w sumie tysięcy, bo tu również mamy za 5 tysięcy wystawione. Tutaj mamy kolejne 50 tysięcy w
Ender chestach, mamy hełmik za 45 tysięcy, buty, no i jakąś tutaj książkę. Więc myślę, że tutaj łącznie z Elytrą ponad 200 tysięcy na spokojnie by nam doszło do ekwipunku. No więc jeżeli byśmy zsumowali te itemy, no to za około 500 zł będziemy mieli około 500 koła, że tak powiem, trafionych w itemach. No możecie sami ocenić w komentarzu, czy jest to warto otwierać, czy nie jest warto. W każdym razie ja teraz po prostu uzupełniam ekwipunek, no i lecimy na ostre dymensy, żeby tutaj dominować przeciwników. Generalnie koksy sobie już zakupiłem, jakieś tutaj perełki również trafiliśmy, więc ja już jestem na losowych kordach i mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie dopadnie. Ale jako, że mamy po prostu tak dużo pieniędzy zarobionych z tego openingu, no to myślę, że moglibyśmy w sumie, szczerze mówiąc, kupić sobie trochę lepszy mieczor, no bo co będziemy się, że tak powiem, pierdzielić. Więc znajdźmy tutaj jakiś lepszy miecz, żeby nie było takiej biedy tutaj z tą 32. No nie oszukujmy się, jest to mega tragiczny miecz, ale tutaj taka 41 tutaj jakaś jest, może coś ciekawszego znajdziemy jeszcze. 43 za 64 tysiące, no nie wiem, czy to się opłaca. Tutaj 43 za 50 tysięcy. Dobra, kupimy sobie tą 43, elegancko, jak się bawić, to się bawić. Nadamy sobie jeszcze na to obrażenia krytyczne, no i będzie po prostu petarda. Ile obrażenia krytyczne teraz kosztują? 25 koła. No dobra, trudno. Jest to, że tak powiem, odcinek, gdzie kupujemy jak najlepsze itemy z tego, co trafimy, więc się po prostu bawimy. No i pyk. 43 obrażenia krytyczne, świetnie. To odkładamy, to skopujemy, to bierzemy, no i lecimy. A, i mam jeszcze bombardę Maxima. Generalnie to nie jest, że tak powiem, trafione, tylko jest to przedmiot eventowy, więc sobie wziąłem. Jak będę miał jakąś kryzysową sytuację, to sobie go po prostu przetestujemy, właśnie tą bombardę Maxima. Dobra, siup, 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 potka. Obsydianek mamy, to mamy, wszystko chyba mamy. Chorusów mam trochę mało. Dobiorę sobie trochę ze swojego wipunku, bo chorusy to nie jest jakaś duża cena, a jednak one się przydadzą. I jeszcze jedną ścieżkę sobie dobiorę. Dobra, możemy sobie lecieć do pierwszego typa, jest to ziomek o niku Siksonek, więc zobaczymy, gdzie mnie ten typek właśnie tepnie. Mam nadzieję, że nigdzie w niebezpiecznym miejscu mnie nie tepnie, tylko do jakiegoś normalnego trapa. Bez tutaj, że tak powiem, firgieli, żeby to nie był jakiś boks 30-osobowy. No, jak możecie zobaczyć, mam dużo peru przygotowanych, no i dużo obsydianu, bo ostatnio te ucieczki są mega ciężkie. A, no i mam zajączka, wiadomo, zajączek nie jest trafiony, ale z zajączkiem, że tak powiem, no musimy tepać, bo zajączek jest mega, mega OP do tej klepy i bardzo, bardzo pomaga, więc ja sobie go wykorzystam. Dobra, tamten ziomal mnie nie tepnął, to może mnie tepnie ten Jimmy? No i Jimmy mnie zaakceptował, więc jemy sobie po prostu koksika, bierzemy siekiereczkę, no i uwaga, gdzie będziemy? Jest to, że tak powiem, klasyk trap i tutaj chłopaki zlogał po prostu jeden ziomal. Chyba nie o to chodziło tym chłopakom, żeby tutaj logać. Oni się jakoś tutaj, że tak powiem, chyba dogadali na to, że on ich hitnie, albo coś takiego. Dobra, weźmy sobie go w kobłeba. Dobra, bo on się tutaj wodą podlał. Dobra, pyk, 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 pyk. Kolego, gdzie się pan mi tutaj wykopuje? Dobra, weźmy sobie, pobiegnijmy za nim w ten sposób. Dobra, no i tego Stasia tutaj złapmy w kobłebika jakoś. Aha, on mnie tutaj zrzucił na dół, więc nie fajnie. Dobra, podbudujmy się szybko stąd. O, tu jest ten ziomal. Tu jest ten ziomal jeden. Dobra, to wiecie co, może zajmiemy się tym, bo tego będzie tutaj dużo łatwiej sklepać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ma on tarczę, więc taki jest minus tego ziomala tutaj, że tak powiem. Dobra, tarcza mu poszła, więc jest git. On sobie padł, więc mamy pierwszego killa dzisiaj. I ciekawi mnie, gdzie są resztę tych chłopaków. Dobra, jeden ziomal się tutaj wykopuje. Teraz jest pytanie takie, czy on zamierza logać? Dobra, nie zloga, bo dostał od nas hita, Stasiu. No i Stasiu nie ma właśnie zajączka, a jako, że zajączek jest bardzo OP, no to widzicie, co się dzieje. Gość tak naprawdę jest chwilę doganiany. Co on tutaj się próbuje zaboksować? Dobra, nie, Stasiu tutaj walczy o ucieczkę. Ja bym chciał jakoś w niego wejść tutaj, czy coś takiego. O, właśnie pyk. No i mamy teraz ze Stasiem kratkę. No i Stasiu pro, niestety chyba jednak nie jest pro. Także drugi kill bardzo szybko. Dobra, nie będę palił tutaj chłopakom itemów, bo mieli trapa, że tak powiem, chyba dosyć normalnego. To dotarł do tego momentu, to mam dla was niespodziankę. Napiszcie sobie w komentarzu swój nick oraz dopiszcie hashtag Elytra raz, dwa, trzy. No bo jeżeli to zrobicie, to wtedy macie szansę na wygranie Elytry. Ale pamiętajcie, musicie zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać właśnie w komentarzu swój nick z dopiskiem hashtag Elytra raz, dwa, trzy. To jest ten wyczekiwany prezent, o którym wspomniałem na wstępie tego odcinka. Uwaga, tepnijmy do kolejnego ziomka, niech to będzie typek o nicku Franulek YouTube. Może jest jakiś YouTuber, może kogoś nowego odkryjemy i może go sklepiemy. Dobra, tamten ziomek mnie nie zaakceptował, ale zaakceptował mnie inny, więc zobaczymy, gdzie będziemy i co to będzie za trap. Jest to, że tak powiem, trap klasyczny, ale tutaj się szybko zbugowaliśmy. Albo się nie zbugowaliśmy szybko, bo spadliśmy i jest niedobrze. Ojejku, ojejku, co to jest za trap? Nie, no i słuchajcie, chyba po mnie tak naprawdę. Dobra, udało mi się z tym typem podmienić. Uff, fart, no i on sobie zginął. Ja pierdykam, dobrze, że zdążyłem się z tym typem podmienić, bo byłoby tutaj naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie. No to są chłopaki na bana, więc jak chcecie, możecie ich oczywiście zreportować sobie po tym odcinku. No mi się nie chce z tym ziomem tutaj łazić i go reportować jakiegoś po prostu dzbana, ale widzieliście, jak bardzo był to nielegalny trap. Problem jest taki, że ten gościu gdzieś mi tutaj uciekł, gdzieś się wkopał on pod ziemię, ale nie wiem, gdzie dokładnie. Nie podoba mi się to za bardzo, bo nie wiem, gdzie tego typa gonić. Chyba szczerze mi się go nie chce gonić. Wywalony mam w niego, chociaż no mógłbym go skillać sobie, żeby tutaj, wiecie, on nie miał tych swoich itemów, bo zawsze, wiecie, byłoby spoko. Tu jest jakiś typeczek schowany. Nie wiem, co to jest za ziomek. Aha, on sobie tutaj zlogał. Dobra, widzę tam jakiegoś zioma. A, to jest ten typek. Dobra, killniemy sobie go, a tamten zlogał w trapie na dole. Szkoda, że go tak naprawdę
naprawdę nie dojechaliśmy, ale trudno. Uff, było blisko naprawdę deda, Śnieżka się przydała, więc jest super. Generalnie w jakimś jednym takim trapie kryzysowym muszę przetestować tą bombardę Maksima, bo tutaj po wystrzeleniu wybucha w okolicy niszczy każdy możliwy brok oprócz skały macierzystej. No jestem ciekaw, czy to działa tak, że naprawdę z jakichś kryzysowych trapów możecie sobie wyjść raz, dwa. No nie, muszę to przetestować i zobaczyć, jak to działa, bo jeszcze nie wiem tak naprawdę. Dobra, tepamy do kolejnego typa, jest to bodajże typ goniku Verto, więc zobaczymy, gdzie mnie ten Verto tepnie. Oj, zaakceptował mnie jeszcze inny, bo ja wysłałem kilka teleportów. No dobra, to teraz nie wiem, gdzie tak mnie naprawdę tepnie. Mam nadzieję, że to tego najgorszego trapa. Dobra, no kolego diaksowy, spierdzielaj tam na dół. Ty tam musisz spadać. No i dobra, tutaj sobie ciebie po prostu klepiemy na szybkości. Dobra, bo widzę, że ten kolega tutaj mocno cwaniakuje i mi się to nie podoba. Co to jest za trap? Czekajcie, bo tu jest jakiś gościu do góry. Tu jest też gościu na dole. Kurde, czekajcie, bo tu jest woda, oni wylali. I ja pierdykam, co to jest za trap w ogóle? Dobra, jeszcze. Aha, okej, oni wyszli stąd wodą. Dobra, no to nie będziemy ich gonić. Jaki friksowy trap w ogóle. O, takie dzieciaczki po prostu spocone na anarchii. Zobacz, jaki trap. Woda, ucieczka od razu na trydenty. Szkoda gadać, ja pierdykam. Dobra, generalnie nie wiem, o co chodzi, ale te chłopaki nagle mnie zaczęli gonić w trzech i wydaje mi się, że jeden z nich ma elytra, ale nie jestem do końca pewien, więc ja sobie rzucę perłę. Dobra, nie, no on chyba nie ma elytry, tylko mi się zdawało. Dobra, okej, ja sobie rzucę perłę dla pewności, bo oni, nie wiem, nagle jakoś tak wrócili z tego trapa. No trap był, że tak powiem, no taki, no trochę dla debili. Dobra, ucieknijmy sobie pod ziemię i tyle, ja nie wiem, o co chodziło, ale wyglądało, jakby ten typ miał elytra, ale no mogło mi się zdawać i gdzieś po prostu przypadkowo usłyszałem fajerwerkę, ale no nieważne. Dobra, na easy sobie tutaj wbiegamy po prostu do podziemi, idziemy na spawna, no i jesteśmy już tak naprawdę bezpieczni, także jest G. Dobra, pyk, teleporcik na spawna, no i jesteśmy bezpieczni. Okej, zaakceptował mnie kolejny ziomek, ma on chyba nick taki O2, ale nie jestem do końca pewien, jest jakiś trap tutaj, nie wiem, co tutaj się odbywa w tym trapie, o co chodzi. Gościu sobie zginął, okej? Nie wiem, o co chodziło w tym trapie, ale jest to chyba jeden z najgłupszych trapów, jaki widziałem w życiu. Co te chłopaki tutaj zrobiły? Ja pierdykam. O co tu chodzi? Ej, dobra, nie mam pojęcia, ale to jest jeden z najgłupszych trapów, jaki widziałem w życiu. Ty, nie wiem, dobra, spadamy stąd na dół. Jestem ciekaw, czy tam jest woda na dole, czy co jest? A, była woda, w sensie nie było wody. Po prostu tu jest woda, a tu jest jakiś, nie wiem co. Dobra, nie wiem, zostawię im te itemy, bo to jakieś głuptaski były. Okej, lecę do jakiegoś ziomkoniku, kropka, no i uwaga, gdzie nas kropka tepnie? Pam, 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 jest jakiś trap z rzucaniem. Tu jest jakiś ziomek altujący. Ojejku, 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 co ja zrobiłem? Boże, musiałem przeskrolować itemy, chyba każdy doskonale widział, ale dobra, ten kropka tam jest do góry. On może nawet nie ogarnął, że ja sobie stąd wyszedłem, więc pójdźmy tego kropkę tam sklepać. Dobra, lecimy do tego kropki. Aha, to jest jakiś Steve'ek, o, którego hitaliśmy sobie. I co, ten kropka będzie dalej w nas rzucał? Tak, ten kropka dalej w nas rzuca itemy. Oj, panie kropka, ale pan jest tu słodziakiem. Oj, no i dedzik. Ale, no, nie ukrywam, prawie zginąłem przez to, że po prostu przypadkowo przyłożyłem śnieżki do ekwipunku i nie wiedziałem, o co chodzi, ale dobra. W konsekwencji udało się, że tak powiem, tutaj uciec. No i jeszcze typeczów sklepać, więc jest git. No, kolejny kill i kolejna akcja bez deda, więc fajnie. No i dobra, widzę, podsumowując, uważam, że za 500 zł udało mi się naprawdę bardzo dużo itemów zrobić oraz takimi itemami właśnie dają się po prostu klepać. Dodatkowo trzeba pamiętać oczywiście o elytrze, którą mamy w ekwipunku oraz tym, że jeszcze nie wszystko mi się tutaj właśnie na rynku sprzedało. Także jest naprawdę super, fajne te maski trafiliśmy. No głównie te elytra bardzo mocno mi pomogła właśnie w tych funduszach. Wiadomo, co prawda ja jej nie używałem, ale no te fundusze jednak z tej elytry były. Także jest naprawdę super. No czy warto wydać 500 zł na grę w Minecraft? To wam zostawiam do indywidualnej interpretacji, no bo ja szczerze mówiąc nie wiem. Ja przynajmniej bym nie wydał tak dużej kwoty oczywiście na Minecrafta. Dostałem to od chłopaków tutaj z Anarchii, więc to dzięki nim tak naprawdę mam ten odcinek i mogłem sobie przetestować. Jestem szczerze mówiąc z tego dropu zadowolony, więc jest super. Także co widzowie, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, jeżeli wy byście chcieli nabić kluczyki, to możecie sobie nabyć oczywiście na stronie Anarchii. Także co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i pa, pa. Do zobaczenia w następnych odcinkach, siema!